Święty Ludwik IX, król francuski, dostąpił łaski chrztu świętego w królewskiej kaplicy zamkowej. Natomiast na króla Francji został ukoronowany we wspaniałej katedrze w Reims. Ponieważ pobożny król częściej modlił się w kaplicy zamkowej niż w pięknej katedrze, zapytano go pewnego razu, dlaczego jego królewska mość tak często zagląda do zamkowej kaplicy, a w katedrze, gdzie został ukoronowany na króla potężnej Francji, jest tak rzadko. Święty Ludwik dał wtedy następującą odpowiedź. W zamkowej kaplicy przyjąłem chrzest święty, przez co stałem się dzieckiem Bożym. W katedrze zostałem ukoronowany tylko na króla Francji. Nie jestem niczyim dzieckiem, a szczególnie tak pięknego króla. Synowska godność Boga to jest większa rzecz niż godność królewska. Doskonale to rozumiał, kochani, ten święty francuski król. Godność królewską, mówił potem, utracę z chwilą śmierci, a jako dziecko Boże będę szczęśliwy na całą wieczność. Uroczystość chrztu Pana Jezusa, którą dzisiaj przeżywamy, przypomina, czy powinna nam przypominać ten najważniejszy moment naszego życia, naszego nowego narodzenia. Jak narodziliśmy się dzięki miłości naszych rodziców, tak dzięki miłości Stwórcy rodzimy się do życia wiecznego. My także otrzymaliśmy przecież w chwili naszego chrztu godność większą niż cokolwiek innego. Godność, z którą nie można nic na tym świecie porównać. Przez chrzest staliśmy się Bożymi dziećmi. Staliśmy się, kochani, braćmi Chrystusa. Przez chrzest staliśmy się taką świątynią Ducha Świętego. Zostaliśmy tak naprawdę włączeni we wspólnotę życia z Panem Bogiem. To w chwili chrztu świętego Chrystus włączył nas przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zgładzając ten obciążający wyrok tego grzechu pierworodnego do tej pięknej, Bożej, cudownej, wielkiej rodziny. Czy tak jak święty Ludwik IX jesteśmy świadomi tej godności Bożych dzieci, Bożych synów, Bożych córek? Dzisiejsza Ewangelia opisująca chrzest Pana Jezusa mówi, że Bóg Ojciec bardzo był zadowolony ze swojego umiłowanego Syna. Duch Święty w postaci gołębicy pojawił się nad Chrystusem z nieba i dał się słyszeć głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Któryż z ojców ziemskich nie jest dumny i zadowolony ze swojego Syna, kiedy ten Syn żyje porządnie, kiedy ten Syn żyje uczciwie, kiedy jest szanowanym człowiekiem? Bóg jakże bardzo być pragnie z nas zadowolony. Stawia nam tylko jeden, jedyny warunek, abyśmy żyli porządnie, abyśmy żyli uczciwie. Radość jest tym większa, kiedy dziecko po prostu kocha swojego ojca, kiedy dziecko odnosi się do niego z szacunkiem, z miłością, kiedy dziecko chętnie spotyka swojego ojca. Jakże często różnią się współczesni katolicy od takiego właśnie obrazu. I dzisiejsza niedziela, kochani, jest takim wielkim wołaniem, abyśmy byli dobrymi dziećmi naszego Ojca, który jest w niebie. Abyśmy Go kochali, byśmy umieli Go szanować, ale byśmy ze względu na Niego na tym świecie starali się żyć uczciwie i porządnie. Takim posłusznym i kochającym Synem był Chrystus. Nic dziwnego, że Ojciec Niebieski był z Niego zadowolony. Pięknie mówi o tym dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza. Izajasz woła tak: oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. To właśnie On przyniósł prawo. Prawo miłości. To On przyniósł to prawo najpiękniejsze.
Do każdego z nas w chwili naszego chrztu Bóg wypowiedział z miłością te same słowa, które skierował do Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii. To jest mój umiłowany syn. To jest moja umiłowana córka. Każdy z nas przez chrzest święty stał się dzieckiem Bożym i został powołany do tego, aby służyć i kochać Boga, aby oddawać cześć naszemu drogiemu i kochanemu Ojcu, który będąc w niebie na nas czeka. Ta ziemska, to ziemskie życie jest jakąś wędrówką do tego, który z miłością i z wyciągniętym ramieniem czeka na każdą i każdego z nas. Chrzest Chrystusa był także Jego początkiem publicznej działalności misyjnej, która zakończyła się, po ludzku rzecz biorąc, można powiedzieć tragicznie, bo śmiercią na krzyżu. Ale to dla naszego zbawienia. To z wielkiej, przeogromnej, niewyobrażalnej, niepojętej miłości Bóg oddaje swoje życie. Poprzez chrzest my także zostaliśmy włączeni w tę misję Chrystusa. W misję czynienia w tym współczesnym świecie, w którym żyjemy, znaku czynienia wiadomym i jasnym tego wszystkiego, co uczył nas Chrystus. Na świecie żyje bardzo wielu ludzi, którzy jeszcze nie zna Chrystusa, ale którzy już tą wiarę gdzieś tam w tej codzienności po prostu zgubili. Bardzo wielu ludzi, którzy czekają na Niego. Kto im będzie tak głosił, jeżeli nie my, chrześcijanie? Kto będzie z miłością napominał tych, którzy porzucili drogi, ścieżki wiodące do nieba? To my otrzymaliśmy tę łaskę wiary za pośrednictwem naszych rodziców. To oni nam kiedyś tę wiarę przecież przekazali. I to jest jakimś obowiązkiem naszym, kochani, tę wiarę przekazać dalej, żeby ta łaska wiary nie umarła, łaska wiary nie umarła wraz z naszym odejściem z tej ziemi. To też wielka nasza odpowiedzialność za dar chrztu, za głoszenie Ewangelii, za głoszenie Jezusa Chrystusa. Warto zatem w tę niedzielę chrztu pańskiego przypomnieć sobie właśnie o tej odpowiedzialności, zaciągniętej niejako przez chrzest. Odpowiedzialności za Pana Boga, za wiarę, za święty Kościół, w którym jesteśmy i żyjemy. To przecież takie piękne i ważne. Dlatego gromadząc się na modlitwie, a bardzo często mając różaniec w naszym sercu, powinniśmy dwie rzeczy czynić. Wynagradzać Panu Bogu za wszystkie grzechy, te, które Jego kochani i umiłowani synowie i córki gdzieś wyobrażają, zapominając o tym, ale także naszą świętością opowiadać o pięknej miłości Pana Boga, naszym życiem, naszą codziennością. Chrystus jest obecny z nami, jakże pragnie być w naszym sercu. Nie tylko tu rodzić się na ołtarzu, nie tylko trwać w tabernakulum, ale także być w tej świątyni naszego życia, w tej świątyni naszej codzienności. Jakie to piękne, kiedy jesteśmy Bożą świątynią. Czujmy się zatem odpowiedzialni za tę łaskę sakramentu chrztu. Często patrzmy na tą chrzcielnicę, wędrujmy do tej, w której otrzymaliśmy nowe życie. Pamiętajmy o tamtej. To jakiś znak, symbol, ale także wielki znak miłości do naszego Stwórcy. Niech łaska Chrztu Świętego pięknieje i niech nas wiedzie przez to życie tak, abyśmy kiedyś spotkali się z tym, który na nas czeka i nas kocha.